Jest! W końcu się udało, w końcu będę miał to zadanie z głowy. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jurassic World. I właśnie z tym kliknięciem wykonuję ostatniego dinozaura na 40 poziom. Jest to chyba jakiś... A nie, to nie jest rzadki, przepraszam, to nie jest rzadki. Byłem pewien, że to będzie jakiś rzadki. Ale mission complete, 15 dinozaurów na 40 poziomach. I od razu zrobię coś, co mi chodziło po głowie od jakiegoś czasu. Nawet nie wiecie, jakie to jest piękne uczucie. Jak w końcu mogę zobaczyć kolejne zadanie. Mam nadzieję, że tutaj jak kliknę, to nic się złego nie wydarzy. Wy możecie kliknąć łapę w górę. Byłby mi bardzo miło, gdybyście to zrobili, bo naprawdę w Jurassic World się dość mocno wciągnąłem i chyba nie ma aktualnie gry, w którą grałbym więcej niż w Jurassic World. Naprawdę, może granie to jest źle powiedziane, ale no cały czas mam albo gdzieś tą grę odpaloną w tle, albo co chwilę ją odpalam. Naprawdę jestem poświęcony temu, żeby po prostu ten progres z odcinka na odcinek był, także mam nadzieję, że wam się to podoba. Tutaj mamy boss alert. Trzeba będzie zawalczyć. Okej, za chwilę zobaczymy, na czym to polega dokładnie. I otwórzmy sobie jakąś paczuchę. Może... dostałem ciebie. Myślałem, że będzie coś lepszego. Ale co miałem zrobić? Już wam tłumaczę, już wam pokazuję i za chwilę sobie sprawdzimy te wszystkie zadanka. Biorę, nie giganotozaura, ciebie biorę. Po prostu T-Rex zaczął troszeczkę odstawać, więc weźmiemy sobie w ten sposób i kliknę. Wezmę te dolary, no chociaż tyle się udało. Chociaż tyle, że za te 47 dolarów udało się wbić i mamy T-Rexa na troszeczkę wyższym poziomie. Także ja jestem zadowolony bardzo. Zobaczmy, jak wyglądają jego statystyki. 743, 284. Jest ok. Jest ok, wiadomo, mogłoby być troszkę lepiej. I powiem wam, że mam mnóstwo nagród do podbierania z tego, co widziałem. Tylko teraz pytanie, czy mi się uda te nagrody tutaj wszystkie odebrać. Na przykład ciebie mam, o właśnie, ciebie mam na 40 poziomie, to już odebrałem. Ciebie mam na 40 poziomie, też sobie go wbiłem, także jak widzicie, totalny na hardkorze, szybciutko wbijałem te poziomy. Ciebie chyba też, tak, ciebie też wbiłem na 40 poziom, także dużo, dużo zmian tutaj było. I zastanawiam się, jakiego dinozaura kolejnego wbijać na 40 level. W sumie nawet możemy sobie szybko rzucić okiem, czy na przykład będę mógł wykluwać ciebie. Nie wiem, jak ty się nazywasz. I mam nowego raptorka też. O. Tylko mam Uta Raptora. Czy tam Utahe? Nie wiem, jak to się nazywa. Ciebie. Okej, wezmę, ile ty się będziesz wykluwał? 6 godzin. Troszkę spieprzyłem sprawę, ale niech już będzie. Dobra, mam trochę punktów DNA odłożonych, więc niech już będziemy po prostu sobie robili kolejnego dinozaura na troszkę większy poziom, ale mam ciebie. O. Nawet go nie ulepszałem, nic z nim nie robiłem. Dostałem go wczoraj, żeby was nie skłamać, z jakiegoś eventu, z jakiejś paczki albo czegoś takiego. No nie wygląda okazale, też statystyki ma, powiedzmy sobie wprost, dość słabe. Ze Spinosaurem będę mógł go. Spinoraptor, bardzo ciekawa kombinacja. Czy ja w ogóle mam jakieś questy? Powiem wam, że ostatnio próbowałem tutaj robić te questy, no i nie dało się. Po prostu się, kurde, nie dało. Tutaj mam coś. VIP Throwdown? Co to jest? Czemu to jest... Oho, 10 muszę pokonać przeciwników. Wiecie, te VIP-owskie questy bardzo często są troszkę prostsze do zrobienia, więc ciekawi mnie, o co tutaj chodzi. Mamy taką pakę. Dobra, za chwilę weźmiemy sobie w tym udział. Czemu nie? Tylko jeszcze chciałem sprawdzić, czy mamy coś ciekawego. Tutaj nie, tutaj nic ciekawego nie ma. Dobra, sprawdźmy tego questa może. I może zanim to zrobimy. Buy and place communication station i collect... czyli communication station. Proszę bardzo, postawmy sobie to w tym miejscu. I troszkę będzie się to zbierało. Mamy kolejnego też questa. Zbierz 20 tysięcy końców z Communication Station i zbierz 14 tysięcy końców z Cloud 9 Balloon Ride. To jest to. No to są, wiecie, to są questy, które będą się same wykonywały. Ja nawet nie będę już zwracał na to uwagi, te questy będą się same robiły. Tutaj widzę, że brakuje mi jednego questa, aby otworzyć daily paczuchę. No dobra, to za chwilę wracamy. Ale spieprzyłem to zadanie, słuchajcie, w zadaniu było napisane, że musisz użyć trzech różnych typów właśnie tych stworzeń, a ja użyłem dwóch, no użyłem tego i użyłem tego. I to mi zostało. Także dzisiaj nie będzie niestety openingu tej paczki, a może legenda by była, a wiadomo, warto wykonywać te daily questy, ponieważ jeszcze 20 questów i będę dostanę 3200 DNA, czyli będę mógł mojego tego pięknego T-Rexa wbić w końcu na 31 poziom i dostanę takie nagrody. No to chyba warto moim zdaniem coś takiego zrobić i pójdziemy sobie za chwilę na tego VIP questika, tylko jeszcze mieliśmy to sprawdzić, tak. Challenge, bo... okej.
to jest w sumie ciekawe, że będę walczył z jakimś krakenem, tak? Ward coś tam, boss. Oho, ho, ten kraken jest mocny. I chyba ja mu muszę po prostu zadać obrażenia. Ja nic więcej nie muszę w tym evencie robić, bo każdy jakby dokłada od siebie taką cegiełkę i razem, gdy weźmiemy w tym udział w evencie, ty, a jakbym go pokonał, to może dostałbym lepsze nagrody? No niestety moje stwory są, powiedzmy, wprost, no nie są zbyt dobre na niego. Ale też nie sprawdzałem, jaki on ma typ, ten Kraken. Kraken 18. 2000 HP, no dużo, dużo. I jeden. A on ma 809 ataku. Chwila. Czemu? Ja wziąłem trzy te same typy stworzeń. Ajajajajajajaj. I ja muszę chyba zadać 500 obrażeń, żeby dostać jakieś tam nagrody, z tego co wiem. Także bardzo możliwe, że ja sobie to zadanko będę jeszcze robił, w tym sensie będę wbijał te 4 punkty, żeby dostać jakieś tam nagrody, zawsze coś. Nie zależy mi na tym jakimś boss level. Aha. A, czyli za każdym razem, gdy jest pokonany ten boss, to on będzie dostawał większy poziom. O, i to jest 309. I dostałem nagrodę. Aha, i za to można dużo punktów zyskać. Dobra, dobra. 1 na 70. Oho, oho, oho. I dostanę po prostu taką statuetkę. Tutaj dostaniemy jakieś rzeczy. Spoko. Okej, okay, no to już wiem mniej więcej, na czym to polega. Dobra, to za chwilę zadanie będę tak naprawdę mógł wykonać, ale przejdźmy sobie... O, co to jest? Kraken, zawalcz z krakenem. Także już wiem, że no, krakena trzeba będzie na pewno parę razy zaatakować, ale przejdźmy może sobie do tego, bo tu mamy tą brązową paczkę, ale brązową paczkę już pokazywałem wam tyle, że raczej to nie jest zbyt nic ciekawego, ale to mnie bardzo interesuje. 4500, 3000 ataku, no to jest już poważny zawodnik i zastanawiam się, czy uda mi się dojść do jakiegoś wyższego poziomu. I tutaj dostałem takiego tipa, że na pierwszym dinozaurze warto sobie punkty poodkładać i po prostu odkładać je tak dużo, aż będę miał te 8 punktów i dopiero wtedy zacząć atakować. Nie wiem, czy jest to dobry pomysł, czy też nie. Ale w sumie, dobra, raz, dwa punkty i jeden sobie odkładam, bo on użył... O nie, on użył dwóch pod obronę. Dobra, ale tu się nic nie dzieje. To przynajmniej jedną turę jeszcze sobie przeżyliśmy. I teraz on miał dwa punkty znowu, czyli raz, dwa, trzy i tak. W ten sposób, okej, okay, wszystko się zgadza. Dobra, ja was wiadomo, nie będę tym zanudzał, muszę się skupić. Muszę się skupić i widzimy się, jak już będę przy końcówce tego eventu. No, zbliża się końcówka, powiem wam, tego eventu, bardziej końcówka mojego zdrowia i naprawdę dużo dinozaurów muszę pokonać, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I ile on punktów użył teraz? Dobra, użyjmy sobie dwóch. Tutaj jest wodny, więc muszę na niego uważać. Dobra, damy sobie coś takiego, raz, dwa, trzy i jeden sobie odłożę punkcik. Kurde, widzicie, runda już w plecy. Powinienem, zamiast odłożyć ten jeden punkt, to powinienem go dać po prostu pod atak. No bo tego wodnego się trochę boję i no raczej nie dojdę już do końca. Raczej będę musiał się zadowolić tą przedostanią paczką, ale naprawdę poziom jest, powiedziałbym, że bardzo, bardzo, bardzo podobny, co ostatnio to było. O kurde, co ja właśnie zrobiłem? Dobra, przegrałem to. Widzicie, losowo se kliknąłem, zero skupienia już się wdało i jakoś to wyszło. W ogóle myślałem przecież nad filmem, który by tylko polegał na tym, że próbuję zrobić, jak wbiję oczywiście ten 31 poziom, to, czy tam 32, to próbuję wbić, próbuję zrobić wszystkie te eventy, bo teraz chyba mam 5 różnych właśnie takich evencików związanych z tym gościem. Silver Rewards Pack, no zobaczymy co wyleci i Aero Titan. Chyba Aero Titan miałem, o, 325. Dobra, jednak się opłacało to robić. O, jednak się bardzo opłacało to robić, ponieważ, gdzie on jest? O, Aero Titan, widzicie? Jego nie miałem, a on ma chyba dobre w miarę statystyki, więc zawsze coś. Tutaj coś też dostałem i wykorzystamy te punkty, które tutaj zdobyłem. Czekajcie, gdzie to jest claim? Nie, to nie jest to. To, bileciki. Jest taki dinozaur do dostania. W ogóle tego utachę dostałem z tego eventu. Kupiłem sobie po prostu jeden bilecik. W sumie kupiłem. Za reklamy go użyłem i dostałem utachę, więc tutaj też zaryzykuję. Mam 1% szans na tego dinozaura, na tą legendę. I spróbuję po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej.
Pięć bilecików. Może się uda, może się nie uda, wiecie. To jest losowość, niech tak zostanie. I co, chyba wszystko już zrobiłem, to co miałem w tym odcinku do zrobienia. A, jeszcze wam pokażę, o co mi dokładnie chodziło. Boss event. Właśnie mam tutaj cztery różne i myślałem, czy by po prostu nie zrobić czegoś takiego, żebym na jednym odcinku wszystkie te eventy spróbował przejść. Znaczy, może jakieś fajne paczki by się dostało. Na przykład tutaj za pokonanie 10 jest... No, są fajne nagrody. Wiadomo, i tak jest większa szansa na to, że dostanę jakieś tam inne rzeczy. Doom League. Platinum Rewards Pack. Ho, 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 ho. Ale by człowiek sobie przygarnął taką paczuchę. Ale może na tym 40 poziomie, jak kiedyś się uda wbić tą właśnie Omegą, no to będzie trochę łatwiej. I... A, mam Giganotozaura też do ogarnięcia. I Wolf, dobra, niech się Giganotozaur też robi. I co, ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek wam się spodobał, wiecie co robić. Widzimy się w kolejnym odcinku, na który na pewno coś przygotuję. A jeżeli nic nie przygotuję, no to zawsze mogę otworzyć sobie tą paczkę i też fajne dinozaury z niej polecam. Także widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, pa, pa.